W dzisiejszym odcinku pod tytułem Kanapa Szyderców, bo Loża Szyderców już była, chciałem Wam przybliżyć ogólnie całą tą sytuację, już tak sprecyzować. I ogólnie ja się z Wami wszystkimi zgadzam, jak się nie ma pieniędzy w ręce, to się kurwa nie robi nic, ja po prostu postąpiłem bardziej emocjonalnie. Pochopnie, emocjonalnie, napaliłem się na Forda i też zaufałem o sobie, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie z mojej strony, ale wytłumaczę Wam, jak to wygląda od początku, że był w tym od początku. Gość do mnie napisał sam, on mnie wręcz każdego dnia prosił, żebym jej nie wystawiał, żeby ona na niego czekała, że on sobie nie wyobraża, że on jej nie kupi, więc ja mu na bieżąco wszystko dokumentowałem. Cały serwis skrzyni, olejowy, silnika, kupa pieniędzy. Mieliśmy części były brane u mnie. Części z naparagą, wszystko dokumentowane, wiecie. Chciałem być w porządku i robiłem wszystko zgodnie ze sztuką. Jednocześnie też mieliśmy wzmacniać to sprzęgło, więc sprzęgło do wzmocnienia dałem dzisiaj, bo uznałem, że i tak to skończę, bo jeżeli będę sprzedawał krychę, a będę sprzedawał, bo finalnie doszedłem do wniosku dzisiaj, że sprzedaję wszystko, co mam. Biorę sobie jakiegoś dieselka europejskiego, nie wiem, Tuarega 3-litrowego diesla i tyle, mam dość. Wyleczyłem się kurwa z projektów po tej akcji całkowicie, a tym bardziej wyleczyłem się z jakiegokolwiek ufania ludziom kurwa. Widocznie trzeba być kurwa też wilkiem, trzeba być skurwielem, bo natomiast nie rozumiem pewnej rzeczy, bo gość ze mną pisał, on mnie w swoje życie rodzinne, rozumiecie, wprowadził. Jak tam żona na auto będzie reagować, jaką ma okolicę, gdzie będzie jeździł. Wypytywał codziennie o koszta eksploatacyjne, a ile takie felgi będą, ile takie tarcze będą kosztować. Pytał się o opony, na ile jeszcze starczą, mówię mu, że nowe. Wszystko wypytywał tak, że ja naprawdę nie miałem podstaw do tego, żeby nie wierzyć, że on tego nie weźmie, bo co wspomniałem, miałem jakoś tam dwie oferty, po prostu kupna czy wymiany. Ja mu o tym wspomniałem, to on mnie prosił, kurwa, on mnie prosił, żebym ja tego nie robił, że on mi już wysyła pieniążki. I to był mój błąd, więc ja doskonale sobie zdaję sprawę i wy macie rację. Ja tutaj dałem dupy, zachowałem się jak kurwa napalony gówniarz, bo się napaliłem na Forda i teraz ja za to będę pokutował. Jednocześnie gość, rozumiecie, gdyby ktoś powiedział, że nie jest pewny czegoś, że zobaczymy jak przyjedzie czy coś, no to ja bym też nie postąpił tak jak postąpiłem, a on do ostatniej chwili, do ostatniej wręcz godziny trzymał, że on absolutnie nie wyobraża sobie, że on tego auta nie weźmie, że już wysyła pieniądze, czy już jedzie jego ziomek i dzwoni jego ziomek, że jest w drodze do mnie, za chwilę dzwoni, że jednak nie dojedzie, czy może być na przykład po weekendzie. Ja mówię, że spoko, to nie będzie po weekendzie, nie? I po weekendzie dzwoni na ten numer, okazuje się na tym numerze, że w ogóle jakaś inna baba odbiera, przypuszczam, że się tam kurwa za plecami tej dupy schował, żeby nie odbierać i ona nie wie, o co chodzi, nie? Więc ja tam te wszystkie dane mam. Z tego, co prawnik mi mówił, to ja mogę go nawet sądzić teraz o to, bo mamy ustalenia w rozmowie. Wszystkie są dane w rozmowie, zadatek i tak dalej, wszystko jest ustalone. No ale zobaczymy, co z tym będę robić, bo wiem też, że on tam mieszka na Podhalu. Wiem też, że ma wracać teraz z Holandii z pracy. Wiadomo, że nie będę kombinował żadnego kurwa łamania, no takie czasy się skończyły. Ale myślę, że wycieczkę warto zrobić, kurwa, i stanąć twarzą twarz, no chociaż może się zreflektuje, kurwa, zwrócić jakiś tam hajs, albo dokończyć się na... Nie, absolutnie jadymy nic na wakacje. Nic z tych rzeczy, absolutnie nie. Ale nie, w sensie jest tak klasowane, no. Jadymy na wakacje. Na Podhalu. Wiecie, bo to nie jest odcinek po to, że ja się wam żalił, kurwa, ktoś mnie wyjebał, czy dojadę cię, kurwa, gnoju, pedale i tak dalej. Bo to ja sam siebie wyjebałem, sam po prostu napaliłem się na samochód i dałem się wypierdolić na hajs, nie? My się teraz śmiejemy, jest fajnie, ale... Kiedy zostaję sam z całą tą sytuacją, to wieście mi siada mi na banie, dlatego ja po prostu wszystkiego się pozbywam. I sorry, rozumiem, jakby powiedział, że właśnie nie jest pewien czy coś, a on do ostatniej chwili, ja mówię, słuchaj, daję zadatek za Forda, chcę dać zadatek za Forda, czy ty zostawiasz zadatek za krychę? Tak, kuwa Grzecho, Jezu Maria, i on mi przedstawia tam rodzinę, tam mówił o żona i wszystko, wiecie, miesiąc on napisał. Kurwa, prosił mnie o to, żeby auto zostało, że on już nie wyobraża, no to mówiłem to. I wiecie, i dałem się kurwa zrobić, tym bardziej nie rozumiem tego, bo on nie ma w tym żadnego interesu, gość. Ma wszystko dokumentowane, auto miał mieć przygotowane na tip-top, bez wkładu, kurwa. Projekt bez wkładu. Rozumiecie? Bo jest mnóstwo projektów, które kupicie za połowę ceny, bo już wiecie, co jest grane. A tutaj jest projekt, gdzie jest wszystko robione, kurwa, na tip-top i dokumentowane.
ktoś mi napisał, bo ja ją wystawiłem teraz za 67, ktoś mi napisał, o za tyle to on kupi dwa takie Chryslery, kurwa. Ja mówię, za tyle to kurwa kupi choćby sam kompresor i zestaw Big Breaka do mojego samochodu. No. Więc można powiedzieć, że samochód daje w gratisie. 65-7 tysięcy to nie jest dużo za samochód, który jest w Touringu 4x4, bo za tyle kupicie SRT. Tylko napędowe 420-konne, a nie 520-konne Touringa, jeszcze teraz ze wzmocnionym sprzęgłem, kurwa. Rodzinne auto. Z piecem wyremontowanym, gdzieś wszystko jest na tip-top, rozumiecie? Więc ja szukam takich klientów, a nie kurwa tych naszych maruderów polskich, cebulaków, gdzie daje 35, jak jestem ziomy, za godzinę. Jestem za godzinę, nie? No i on był wyglądał na taką osobę, co wiecie, ja mu sam już zrobiłem obchód wokół tego auta, z czego mogę zdejść, że tu jest troszkę rdzy, że tu to wszystko całkowicie chciałem być w porządku, no i na tyle zaufałem, że daję się po prostu wyjebać, więc tak, jak najbardziej zgadzam się z tymi opiniami ludzi, którzy twierdzą, że dopóki nie masz, to nie bierzesz, ale myślę, że nie jeden z was taką sytuację mógł w życiu mieć, albo mam nadzieję, że już nie będzie mieć, chociażby dzięki temu, że ja wam to nagrałem. Ja tak iPhone'a kiedyś chciałem kupić, no. Do dzisiaj kurwa 800 nie wziąłem. Widzicie, dużo osób miało takie sytuacje, mniejsze czy większe. I ja bardziej mam nadzieję, że tym wam przestrzegę, opowiem swoją sytuację, jak jest, że nawet gościa, którego już praktycznie poznałem, kurwa, czy jego rodzinę, miejsce zamieszkania i wszystko. Masz no jest, bo mi powiadali tam z Podhala ludzie tam, dzwoniłem już, no. Wszystko jest, no. Oni też jeszcze będą się z nim skontaktować, czy on wie, co on odjebał w ogóle, nie? Ja wiem, czy on kurwa żyje. Nie. Aha, no i właśnie, a propos tego, nagle jego konto na Facebooku zrobiło się całkowicie prywatne, że nawet jego znajomi nie mają wglądu do jego zdjęć, czy jego kurwa z tych, rozumiecie? Więc to jest typowy, z tego co się dowiedziałem, to jest typowy kurwa marzyciel, że z tego co mi tam Robert taki znajomy pisał, że to jest zwykły pajac, nie? On się napalił na auto, potem chyba uznał, że jednak nie da rady kurwa zbierać pieniędzy, bo w delegacji w Holandii miał zarobić. Na truskawkach dużo nie da. I kurwa, i on tak zrezygnował, wiedząc w jakiej sytuacji mnie stawia, nie? Więc to jest zwykłe frajerstwo, bo ja rozumiem, gdyby on coś na tym zarobił, nie? A wypierdolił wała komuś, ale on nie wypierdolił wała nikomu. Ja przez niego po prostu straciłem, a on wiedział, kurwa, co robi, nie? Ale się musi dotykać ofensywnie w domu. Z tego powodu. Tak. Że cię wychujał. I ja już teraz nie wiem, wiadomo, że będę coś próbował jeszcze tam rozmawiać z tym Fordem. Jakoś, może, kurwa, nie wiem, może nie całość, ale kurwa... Nerka. Nie, no chodzi o to, że jakby chodziło, bo zostawiłem dość duży zadatek, wiesz, co chodzi, ale nie jest to jednak do końca moja wina, żeby jakoś zrekompensować te paręnaście dni, gdzie ogłoszenie nie wisiało. Bo jak może miękkie serce, to dupską i resztę by jakoś, wiesz, jakoś może by się dało zwrócić, żebym ja mógł oddać, bo ja też pożyczyłem te pieniądze, no ale no liczę się z tym, że będzie jak będzie, no. A może akurat znajdzie się, ktoś to weźmie. No teraz też parę osób jeszcze tam pisze, czekają na zdjęcia, muszę podosywać zdjęcia. No aktualnie dałem do wzmocnienia to sprzęgło, więc też auto do oglądnięcia jest, ale czekamy na to wzmocnione sprzęgło. Więc rozumiecie, tu jest, no, paręnaście dni zostało. Jak nie, no to ja się liczę z tym, że będę w dupie, no. Finalnie tak czy siak wszystko sprzedaję i biorę coś już dość projektów, wyleczyłem się z samochodów. No i dzisiaj myślę, że machnę szybki trening. Jadę po jakieś procenty i będę się w domu alkoholizował, ponieważ... Trzeba zapić smutki. Tak, i ponieważ Grzegorz ma dzisiaj urodziny, więc będę dzisiaj pił. W sensie ja, nie on. Ja mam dzisiaj urodziny, więc będę dzisiaj pił. Ty masz dzisiaj urodziny? To jest kurwa przyjaciel. No, on do dzisiaj o, nie wie, kiedy kurwa Boże, ja mam urodziny. Ale ja nigdy nie wiem, kiedy ktoś ma urodziny. Wiesz, a ja od kiedy usunąłem datę z Facebooka, to, dzisiaj mama do mnie tylko zadzwoniła z życzeniami, nawet baba się do mnie nie odezwała, kurwa. Co? Zdajesz, że pijemy? Nie, kurwa, jest trzeciego, a ja byłem święcie przekonany, że jest czwartego. Ja, bo że wczoraj miałem urodziny. Nie, czemu że będzie czwartego. Dobra. No i tyle. I mam nadzieję, że tym sytuacją... Wszystkiego najlepszego. A, dziękuję, dziękuję. Masz 65 koła? Kurwa, wiesz co? Pójdź do bankomatu. Fajnie, że mogę się teraz pośmiać, potem znowu siądę w domu i będę rozjebany psychicznie, ale uznałem, tak, uznałem. I myślę, że dopiero jak się pozbędę wszystkiego i zacznę sobie od nowa na spokojnie z autem normalnym. Ale diesle też da się młodzić. No tam chipa zrobię czy coś i tyle. Większe turbo. No nie, no bez przesady. Większe turbiny. Nie, no i rozumiecie, no ja mam taki durnik koło siebie, ja mam potem nie grzebać w aucie. Czemu nie włożysz do siebie za swoje? Bo mnie nie stać! A ja nie, a ja kupię jakiegoś Tuarega. Właśnie myślę o Tuaregiem, myślę, 3 litry TDI. To jest dobry silnik, one są dosyć zwinne przez moment obrotowy
Myślę, rocznik taki 2008, tam do 40 koła idzie kupić. Jak wyjebisz ekologię, to nawet to brzmi? No, myślę tak. I resztę pieniążków z samochodów, nie wiem, rozwiniemy siłownię, czy poszukam jeszcze gdzieś tam może jakieś są zadłużenia, kurwa, tam to skarbówca ma chyba za mandaty jeszcze 2000 zł, to też to spłacę już dla pewności. Potem cię znowu odwiedzą, czy aby na pewno? No i zrobię sobie jakieś może wakacje, kurwa, bo... Na Podhalu. Na Podhalu. Kurwa, ja... Także tyle, przekaz prosty, biorę całkowicie na klatę to, co ciśniecie, nie ciśniecie, bo ja już potem nie chciało mi się nawet czytać tych komentarzy, bo najczęściej mądry Polak jest po szkodzie. Nikomu tego nie życzę. Auf Wiedersehen. Bon voyage. Bon voyage. Czemu bomb? Bomb? Bo Bomberman. Bomberman.